Bartłomiej Graczak, dzień dobry. Kontynuujemy poranne pasmo publicystyczne na antenie TVP Info. To jest program Minęła Dziewiąta, a ja witam naszych kolejnych gości. Z nami redaktor Piotr Grzybowski, tygodnik Niedziela, a także Agaton Koziński, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Wszystko co najważniejsze. Dzień dobry panowie redaktorzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Borys Budka, gdy był pytany jeszcze w trakcie rozmów koalicyjnych o komentarz, powiedział, że to są takie rozmowy rodziny mafijnej. Pytanie, jak ocenić rodzinę polityczną, jaką jest Platforma Obywatelska, jeżeli potwierdzą się ustalenia prokuratury, że posady w spółkach Skarbu Państwa przyznawane były za łapówki. Piotr Grzybowski. Zgodzić się z opinią pana Budki. No, chyba najlepszy komentarz polityka, który od środka myślę, że na to patrzy i myślę, że historię również odziedziczył Platformy Obywatelskiej, także na swoje barki. Warto przypomnieć, że przewodniczący każdej partii no to jest, niesie całe odium, to dobre i to złe, tego co jego partia wykonała w przeszłości. To nie da się odciąć od tej historii, od przeszłości, od ludzi, od powiązań, od wszelkiej struktury, która tak de facto partię stanowi. Ale przyznam szczerze, że to jest chyba nie zaskakująca informacja. No po pierwsze dlatego, że pan Nowak był osobą no, ze świecznika. To była pierwsza liga Platformy Obywatelskiej. Co prawda w ostatnich latach trochę wycofany, trochę z drugiego szeregu, ale myślę, że wpływy swoje zachował i te wpływy są myślę, że najciekawszym elementem, o którym jeszcze nie słyszymy, elementem tego śledztwa. Do kogo dzwonił, kto do niego dzwonił, jakie powiązania były te formalne, jakie były nieformalne, z kim utrzymywał kontakt, z jakimi firmami utrzymywał kontakt, czy miał jakichś pośredników w tym procederze. I to wszystko powolutku wychodzi, bo myślę, że no, naiwnością było sądzić, że śledztwo, zresztą tak śledczy mówili o tym, że będzie rozwojowe. Traktowaliśmy być może część publicystów także i opinii publicznej traktowała to jako słowo trochę wytrych przy każdej sprawie. Śledczy mówią, że jest rozwojowe, natomiast tutaj faktycznie widzimy, że jest rozwojowe, no ponieważ 7 lat tych rządów Platformy Obywatelskiej to jest coś, co myślę w jakiś sposób wiązało trwale polityków także z gospodarką. Tutaj słyszymy o spółkach Skarbu Państwa. Myślę, że jeżeli to się wszystko potwierdzi, to niebywały skandal oczywiście, no bo to by znaczyło, że za tak de facto państwowe pieniądze, za nas podatników pieniądze, które otrzymują prezesi czy też pracownicy wszystkich spółek Skarbu Państwa, te pieniądze służyły, żeby były gratyfikacją dla innego urzędnika państwowego. Więc tutaj w dwójnasób jest to rzecz skandaliczna, dotyczy oczywiście samych szczytów władzy, więc myślę tutaj dodaję to tylko i wyłącznie pikanterii. Pytanie jest jeszcze jedno, czy również ten proceder był na Ukrainie i czy ten wątek Polski nie wróci z kolei za granicę do Ukrainy, czy tylko ograniczała się działalność, to zarzuty słyszeliśmy przeciwko panu Nowakowi do tych działań związanych z przetargami. Przypomnę 270 milionów euro, niebagatelna kwota, ponad miliard polskich złotych ta agencja drogowa przepuściła przez siebie i czy to też jest koniec, czy tam również były jakieś działania, o których teraz słyszymy w Polsce. Złoty chłopiec Platformy Obywatelskiej trafił do aresztu, ale szef Platformy Obywatelskiej mimo to nie traci rezonu. Borys Budka dosłownie 40 minut temu na Twitterze odniósł się w ten sposób do raportu Komisji Europejskiej w sprawie stanu praworządności w naszym kraju. Stwierdził, że jest druzgocący dla ekipy Kaczyńskiego. Ci ludzie to kwintesencja kompromitacji zmiksowanej z butą doprawionych łamaniem prawa i obyczajów. No dobrze, to jak zatem odnieść się do tego, co ustaliła prokuratura w kontekście Sławomira Nowaka? Czy można by użyć dokładnie tych samych słów, Agaton Kosiński? No tutaj jest, każdy gra takie tematy, które są dla niego najwygodniejsze, dlatego Borys Budka cytuje takie, a nie inne wypowiedzi. I odnośnie śledztwa dotyczącego Sławomira Nowaka, stare powiedzenie mówi, żeby nie chwalić dnia przed zachodem słońca, a wydaje mi się, że śledztwa prokuratorskiego nie powinno się chwalić przed jego zakończeniem. Już mieliśmy tego typu wzmożenie przy okazji Stanisława Gawłowskiego. On też trafił do aresztu, bodajże ten areszt był przez sąd przedłużany, a na koniec dnia senator Gawłowski z aresztu wyszedł, żadna kara nie została zasądzona. Więcej, wygrał mandat senatorski, jest obecnie senatorem. Także tutaj jeszcze kolei losu może być, moim zdaniem, wiele. Ale to świadczy o działaniach prokuratury, czy raczej sądów?
Musiałbym teraz w takim razie podejmować, oceniać pracę sądów albo prokuratury. Nie znam akt, żeby tak to zrobić. To, co przeczytałem o tamtej sprawie, świadczyło, znaczy wyglądało, że dokumenty, dowody zgromadzone przeciwko Stanisławowi Gawłowskiemu są bardzo solidne, ale sąd uznał inaczej. Także być może jest to kolejny asumpt do tego, że reforma sądownictwa jest potrzebna. No w każdym razie tutaj bym z tą sprawą Sławomira Nowaka też nie rozwijał się. Ona jest rzeczywiście, jak powiedział mój przedmówca, rozwojowa. Tutaj pojawiają się kolejne wątki. To, co ciekawe w tym wszystkim, to właśnie cała sprawa zaczęła się na Ukrainie, a nie w Polsce. Także tutaj element zarzutów, że to jest gra polityczna, że PiS wykorzystuje upolitycznioną prokuraturę do tego, żeby pognębiać przeciwników politycznych. Ten argument jest trudny do obrony. Trudno go postawić, ponieważ całą machinę uruchomiły śledczy na Ukrainie. Trudno Ukrainę uważać za zwolennika rządów PiS-u w Polsce. Także ja bym po prostu cierpliwie poczekał. Sprawa się ciekawie rozwija, kolejne wątki wypływają, kolejne nazwiska, kolejne powiązania są nagłaśniane. Zobaczymy, w jaki sposób podejść do tego sąd, no bo zakładam, że jednak jest pewna grupa dowodów, których żaden sąd nie może odrzucić i będą one się przed każdym sądem, nawet najbardziej niesprzyjającym, broniły. I poczekajmy najpierw na werdykty sądowe i będziemy się zastanawiali. No bo tutaj tak tych jest. Sytuacji wokół Platformy Obywatelskiej jednak jest dużo. Oddzielna sprawa, że tego typu sytuacje zawsze będą miały miejsce, dopóki będziemy mieli silny przemysł państwowy, skoro politycy mają możliwość układania rzeczywistości w spółkach Skarbu Państwa i się zarabia bardzo duże pieniądze, tak jak w Orlenie chociażby, to tego typu zarzuty, kubotelstwo, nepotyzm będą się pojawiały. Dokładnie to samo słyszymy, te same argumenty teraz pod adresem PiS-u. Także to jest też przy okazji asumpt do szerszej rozmowy, jak silnie powinno być reprezentowane państwo w gospodarce, do jakiego stopnia... Choć wiele się w tym zakresie, panie redaktorze, już zmieniło. To nie są moje jakieś stwierdzenia czy opinie, tylko konkluzje raportu Najwyższej Izby Kontroli z lipca ubiegłego roku. I tam jest teza taka, że udało się ograniczyć wysokość pensji, a mimo to wpłynęło to pozytywnie na gospodarowanie tymi spółkami Skarbu Państwa. Czyli kosztują one nas, obywateli, nieco mniej, a przynoszą więcej do Skarbu Państwa. Ja bym zwrócił uwagę na jeden drobny teza, szczegół. Ale tam dużo takich właśnie wniosków ale jest. Ale zwrócił uwagę na jeden drobny szczegół. Te rzeczy, które mówimy o Platformie Obywatelskiej, te wszystkie zarzuty kumoterstwa, nepotyzmu, korupcji, które się pojawiają wobec przedstawicieli tej formacji rządzącej, w dużej mierze dotyczą okresu drugiej kadencji rządów tej partii. Druga kadencja Platformy była fatalna. Platforma, nikt się nie zdziwił, że Platforma tak wyraźnie przegrała wybory w 2015 roku, bo w skrócie cała Polska widziała, jak wygląda Platforma Obywatelska w swojej drugiej kadencji. Jestem bardzo ciekawy, czy PiS, który właśnie też rozpoczyna drugą kadencję, będzie umiał takich błędów uniknąć. Czy to jest, będziemy już pod koniec tej kadencji mówili o przekleństwie drugiej kadencji. No właśnie, to też jest ciekawe pytanie. I nie mam z kim przegrać i przegrywa sam z sobą. Platforma przegrała sama z sobą. Zobaczymy, czy PiS uniknie tych samych błędów. No właśnie, Prawo i Sprawiedliwość de facto w przeddzień, bo być może w dniu rekonstrukcji rządu, bo już słyszymy nieoficjalnie, media, dziennikarze donoszą, że to dzisiaj po południu mamy już poznać ten skład rządu po rekonstrukcji, skład nieco odchudzony, mniej ministerstw. Co to będzie oznaczało właśnie dla tej drugiej kadencji Prawa i Sprawiedliwości? Czy to będzie właśnie ostatnia, tak jak już miało to miejsce w przeszłości w naszym kraju? Czy może Prawo i Sprawiedliwość przełamie ten trend i uda się utrzymać władzę znacznie dłużej? Piotr Grzybowski. Samo południe pewnie. No ja nie znam teorii, która by mówiła o tym, że druga kadencja rządu jest jakąś bardziej ułomną. No chociażby można popatrzeć na naszych zachodnich sąsiadów. Tam już chyba piąta kadencja pani kanclerz Merkel i wszystko im idzie. Jakoś udaje się połączyć tę wodę z ogniem tak de facto w tej dużej koalicji. Więc myślę, że tutaj bym takich teorii nie wysnuwał, przynajmniej ze swojej strony. No cóż, no, można też porównać tą rekonstrukcję 14 do naszych sąsiadów. No, tak porównuję też często nasze potencjały, nasze gospodarki, nasz rozwój do potencjału niemieckiego, oczywiście z pewnym dystansem, i austriackiego. I tam i w Austrii, i w Niemczech 14 ministerstw, Polska do tej 14 dopasowała się, ale myślę, że tutaj jako bardziej pewną anegdotę o tym mówię. Natomiast myślę, że tutaj rząd Zjednoczonej Prawicy już nas przyzwyczaił do tego, że nie traktuje struktury rządu, nie traktuje tego formatu podstawowego jako takiego ortodoksyjnego, który nie może być zmieniany. No, dostosowuje raczej do potrzeb
strukturę rządu, liczbę ministerstw. Czasami wymagają one podziału, jak mieliśmy ostatnio do czynienia, chociażby dzieląc, nie wiem, dawne środowisko na środowisko i klimat, czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych na spraw zagranicznych i spraw europejskich i tak dalej. I tego typu rzeczy są możliwe. To oczywiście wymaga zawsze jakiejś nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, ale myślę, że to też jest pewnego rodzaju sygnał, który jest powtarzany zresztą jako chyba jeden z podstawowych, czyli sprawność, jakieś szybsze, skuteczniejsze zarządzanie. Ja myślę, że jeszcze warto by było powiedzieć skuteczność, bo troszkę tak ten pierwszy rok rządów po wyborach parlamentarnych się, że tak powiem, nam zutylizował, można powiedzieć, bo wybory prezydenckie COVID-19 jednak w dużym stopniu koncentrowały się na tych dwóch mocnych wydarzeniach, na walce o uratowanie Może gospodarki. Może wreszcie Prawo i Sprawiedliwość zacznie realizować konkretnie swój program, a nie tylko, że tak powiem, gospodarować tą sytuacją, która ma miejsce, która ich zastała po wyborach. Myślę, że to jest jakby konieczne, to znaczy nie widziałbym, nie wyobrażałbym sobie tego, żeby zaniechać jakichś działań strukturalnych, działań gospodarczych, czy prorozwojowych, czy progospodarczych, przygotowania do restartu gospodarki, ale no to była główna oś, czy główne miejsce, na którym rząd się koncentrował, a teraz jest czas właśnie na wdrożenie tego restartu. Głównie inwestycje, energetyka, bezpieczeństwo, te elementy, sprawy społeczne, zdrowie, to są elementy, myślę, które będą takim tym leitmotivem, kluczowymi elementami na kolejne 3 lata i sądzę również, że plan wdrożenia poszczególnych ustaw, prawa przede wszystkim, który się z tym wiąże, głównie mówię w obszarze gospodarki, głównie w rozwoju, w infrastrukturze, w energetyce i w zdrowiu, będzie tym elementem, który jest no, takim wehikułem, na którym Zjednoczona Prawica będzie chciała do 2003 roku, do kolejnych wyborów parlamentarnych dojechać. Cytuję cały czas pana prezesa Kaczyńskiego z 2015 roku, który przywołał, zresztą to jest fakt w politologii czy w historii oczywiście znany, że w historii państwa czy narodu te 10 lat, dekada dopiero jest takim tym podstawowym elementem, podstawowym taktem, kiedy wdrożone prawa, przepisy, przywileje są utrwalone i ewentualna zmiana nawet przy sterach rządu nie powoduje już odwrócenia tej sytuacji. Więc myślę, że te 3 kadencje to jest ten plan minimum, który Zjednoczona Prawica sobie wyznaczyła i skutecznie to widać przygotowuje, realizuje. I pytanie do Agatona Kozińskiego. Czy ta rekonstrukcja będzie pozytywnym impulsem dla rządu, by z kopyta ruszyć z realizacją programu? Czy te pierwsze dni raczej politycy będą musieli się tłumaczyć z nominacji? No bo już słyszymy, że no, opozycja krytykuje możliwą nominację Przemysława Czarnka czy Grzegorza Pudy. Znaczy, no tutaj wątek jest dwukierunkowy. Zawsze jak mówimy o rządzie, to mówimy o dwóch rzeczach. Mówimy o strukturze, o sprawności państwa, to jest bardziej kwestia technokratyczna, ale również mówimy, w końcu rząd tworzą politycy, politycy są powiązani z poszczególnymi formacjami i rząd jest zawsze również wypadkową gry politycznej. Także to zawsze pytanie jest dwuczęściowe. Może odpowiem w duchu mojego przedmówcy, który skupił się głównie na kwestii technokratycznej, bo to jest ciekawe, już pomijam z boku, pozostawiam kwestię podziałów politycznych i która frakcja w PiS-ie bierze górę, która jest marginalizowana, który koalicjant jest mocniejszy, który słabszy z tej utarczki wychodzi. Natomiast zaletą rządu PiS-u było to, że wykazuje się dużą elastycznością i dostosowuje swój kształt do potrzeb. Wadą rządu PiS-u jest to, że cały czas szuka nowej formuły, ale trudno odnieść wrażenie, żeby jakąkolwiek znalazł, bo powstało w 2015 roku ogromne super resort Ministerstwo Rozwoju, potem w połowie kadencji zostało ono podzielone. Teraz wygląda na to, że znowu będziemy mieli resort rozwoju, czyli jednak ten eksperyment z podziałem był nieudany, a może jednak eksperyment z tworzeniem super resortu był nieudany i za chwilę się o tym przekonamy. Mieliśmy Ministerstwo Środowiska, zostało podzielone na dwie części, środowisko i klimat, przez PiS oczywiście. Teraz PiS znowu wraca do koncepcji połączenia tych resortów z powrotem. Pytanie, która formuła jest lepsza, czy mieszamy cały czas herbatę? I ile nas to będzie kosztowało? No to pomijam już kwestię, tam z pieczątki to nie są jakieś wielkie pieniądze. Ale umowy o pracę, tak, przecież ministerstwa powstają, to i pracownicy są zatrudniani. Tak, tak, no ale nie chodzi o to, żeby mieszać herbatę, bo trzeba też do niej dosypywać cukier. Nie chodzi o to, żeby lotować na stanowiskach, tylko chodzi o to, żeby robota posuwała się do przodu. A PiS Dokładnie. Musi teraz już złapać sprawność rządową, jeżeli chce wygrać 3. kadencję, o czym mówił mu przedmówca, bo to jest pierwszą kadencję wygrał dzięki stosunkowo dobry pomysł, ale stosunkowo łatwy do realizacji, mówię o 500+. Teraz, jeżeli nie wykaże się efektywnością w dużo bardziej skomplikowanych programach, jak Mieszkanie Plus, jak budowa centralnego portu komunikacyjnego, jak reforma górnictwa, to są szalenie skomplikowane sprawność służby zdrowia. Widzimy, jak to jest kluczowy element i cały czas wybija w różnych
miejscach, jak sobie nie radzimy ze służbą zdrowia, jakie są cały czas problemy po reformie szkolnictwa. To jest cały czas również bomba tykająca bomba, która może potencjalnie wysadzić większość rządową. Także jeżeli PiS chce myśleć o trzeciej kadencji, musi wykazać się sprawczością w zarządzaniu, takim czysto technokratycznym, administracyjnym, żeby dobre diagnozy, które PiS szedł do władzy w 2015 roku, wreszcie przeczuwać w czyn, a nie tylko mówić cały czas o programie Mieszkanie Plus, który miał 4 różne wersje, a żadna z tych wersji nie okazała się doskonała, bo w 2023 roku dużo trudniejszej sytuacji niż teraz, bo już nie ma hossy gospodarczej, już jest kryzys, już rośnie zadłużenie państwa. To są niepokojące zjawiska. Cały czas pod kontrolą, ale trend jest bardzo niepokojący. Także otoczenie... Także szereg wyznań, szanowni panowie redaktorzy, przed rządem... bezprawnego rządu na pewno nie poradzi. Jednak Zjednoczonej Prawicy. Dziękuję serdecznie za komentarz. Redaktor Agaton Koziński. Wszystko co najważniejsze. Piotr Grzybowski, Tygodnik Niedziela. Życzę panom dobrego dnia. Mam nadzieję, że państwo zostaną z nami, przysłuchując się dalej dyskusji, bo dalej będą politolodzy. Na chwilę zmienimy temat, bowiem nocą polskiego czasu miała miejsce ciekawa, burzliwa debata dwóch kontrkandydatów. Zobaczmy jej krótki fragment. On ma pomysł, abyśmy szli naprzód i otwierali gospodarkę. W momencie, gdy prawie w połowie Stanów mamy olbrzymi wzrost zakażeń i zgonów spowodowanych COVID-em, a on chce jeszcze bardziej ją otwierać. Dlaczego on chce ją otwierać? Dlaczego on nie troszczy się o Amerykanów? Nie możesz naprawić gospodarki, dopóki nie poradzisz sobie z kryzysem wywołanym przez COVID. 2 miliony osób teraz najprawdopodobniej byłoby martwych zamiast 204 tysięcy. Ofiar, co też jest za dużo, nawet jedna osoba to za dużo. Nigdy nie powinno do tego dojść. Ale co się stało? Zamknęliśmy gospodarkę, ale teraz z powrotem ją otwieramy i nasz biznes się rozwija. 10,5 miliona ludzi przywróciliśmy na rynek pracy w ciągu 4 miesięcy. To jest rekord, którego żaden kraj nigdy nie pobił, a Biden nagle znowu chce ją zamknąć. Co więcej, pewnie by to zrobił. On zniszczy ten kraj. A z nami politolodzy dr Bartosz Rydliński, politolog UKSW, a także dr Bartłomiej Biskup, politolog UW. Dzień dobry panowie doktorzy. Dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od debaty Biden-Trump. Czy ktoś z panów może zarwał nockę i widział choćby fragment tej debaty? Panie redaktorze, ja nie zerwałem nocy, ale obudziłem się o wiele wcześniej dzisiaj, żeby obejrzeć główne takie no, dłuższe fragmenty, żeby prawda, się przygotować do naszej dzisiejszej dyskusji. No i moje pierwsze wrażenie było takie, czy to jest na pewno debata, bo doktor Biskup zgodzi się, że my często uczymy studentów i wskazujemy na amerykańskie debaty jako wzór, pewien taki wzór kultury demokratycznej, dyskusji, a to co wczoraj czy dzisiaj obejrzałem, no to pokazuje, jak bardzo kultura demokratyczna w Stanach poszła w złym kierunku, bo tutaj sobie kandydaci permanentnie przerywali, a w pewnym momencie Joe Biden już powiedział, zamknij się człowieku, więc to też jest takie zdanie, które w takiej debacie nie powinno padać, ale była niezwykle chaotyczna, niezwykle emocjonująca w złym słowa tego znaczeniu. To też pokazuje, w którym momencie są dzisiaj Stany Zjednoczone przed bardzo ważnym wyborem, który pierwszy wtorek listopada zadecyduje, kto będzie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. A jak pan doktor Biskup odniesie się do tej kampanii toczącej się w Stanach Zjednoczonych, do tego stylu debaty? No ja podobnie się odnoszę, to znaczy rzeczywiście Stany Zjednoczone są, powiedziałbym, takim pierwowzorem marketingu politycznego i tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o profesjonalizację polityki, ale też niestety są pierwowzorem, jeżeli chodzi o negatywne zjawiska. I te negatywne zjawiska przechodzą do Europy i do nas również. Także tutaj ta debata, jeżeli byśmy porównali to z innymi debatami, ja już nie mówię o tych starych z lat 60., ale chociażby debat z lat 90., z lat 2000 w Stanach Zjednoczonych pomiędzy kandydatami, no to one były zgoła inne, prawda? Ta brutalizacja tego języka, brutalizacja w ogóle życia politycznego się dokonuje na naszych oczach i gdzieś tam ze Stanów do nas też przychodzi.
Ale rzeczywiście zgadzam się z tym, że znaczy właściwie no, prawie nic nie wynieśliśmy z tej debaty, jeżeli chodzi merytorycznego. Oczywiście obaj kandydaci atakowali się nawzajem i w sposób równoważny. Natomiast no, być może dla wyborców to było, to miało jakiś aspekt takiej, nie wiem, krwi na polu walki i to było tyle mobilizacyjny ciekawe. Może aspekt, bo skoro duże emocje, skoro dużo ataków, to mobilizuje to do tego, by jednak w tej końcówce kampanii się przyjrzeć tym kandydatom, no i oddać głos, być może takie działanie profrekwencyjne, być może na to liczyli kandydaci, że podgrzewając atmosferę zainteresują obywateli tą debatą, tą kampanią wyborczą więcej obywateli. Wracając na nasze polskie podwórko, za chwilę omówimy rekonstrukcję rządu, która bardzo prawdopodobnie będzie miała miejsce już dzisiaj. Poznamy skład rządu, ale padło na antenie konkurencyjnej stacji stwierdzenie ciekawe z ust wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, który powiedział tak. Jeżeli senatorowie Platformy Obywatelskiej nie poprą poprawek PSL-u, chodzi o ustawę o prawach zwierząt, udział PSL-u w większości senackiej będzie zakończony. Tak mówi Piotr Grzybowski. Grozi rozpadem tego porozumienia senackiego opozycji, którą no mamy po wyborach parlamentarnych. Czy to realny scenariusz, czy po prostu groźba no i próba wymuszenia na senatorach Platformy Obywatelskiej poparcia poprawek PSL-u dr Ryliński? Może panie redaktorze, szanowni państwo, jedno i drugie, bo zwróćmy uwagę, że oczywiście PSL przy okazji Piątki dla zwierząt, Piątki Kaczyńskiego wyczuł szansę na odbicie polskiej wsi, prawda? Też widzieliśmy polityków PSL-u, że razem z protestującymi rolnikami, również tymi od branży futerkowej stali pod Sejmem, prawda? Choćby dzisiaj ten protest jest rolników, także dzisiaj Agrounia protestuje już od godziny bodaj 8 na Rondzie Dmowskiego i tam politycy PSL-u mają się również pojawić, albo już się pojawili. Panie redaktorze, szanowni państwo, że jednak no PSL no jednak jest partią no dość profesjonalną. Zwrócił uwagę pewnie przy Kośniak-Kamysz, że to jest ten moment, w którym prawda, my możemy postarać odbić się przynajmniej część wyborców PiS-owi z polskiej wsi, bo pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość no już od wielu lat jest hegemonem, jeżeli chodzi o poparcie wśród rolników. Natomiast oczywiście to, czy to jest wyłącznie przepychanie się łokciami przy okazji różnych układów z Platformą Obywatelską, tego nie wiemy. Natomiast przypuszczam, że PSL ma też świadomość, że mając tak słabego partnera, jakim jest Borys Budka, może sobie na to zwyczajnie pozwolić. Śmiem wątpić, żeby PSL tak zachowywał się chociażby nawet za czasów Grzegorza Schetyny, mówiąc jasno i wyraźnie, że pakt senacki może być odbity. Natomiast może być tak, panie redaktorze, że PSL puszcza też oko do Prawa i Sprawiedliwości, że jeżeli by się faktycznie coś nie ułożyło, chociażby z Solidarną Polską albo z porozumieniem Jarosława Gowina, to tutaj PSL jako najdłużej współrządząca partia w historii całej Polski jest gotowa do... PSL zawsze gotowy do współrządzenia. Doktor Biskup. No ja myślę, że tym razem może nie być taki gotowy do współrządzenia i traktuję to raczej jako taką taktyczną pogróżkę wobec Platformy Obywatelskiej, dlatego po pierwsze, że nie ma formalnej koalicji w Senacie, tak? To ona jest taką koalicją doraźną, ale nic tej koalicji nie łączy oprócz bycia koalicją antyrządową, ponieważ to no, nie jest to koalicja ani rządowa, ani gdzieś tam mająca jakiś wpływ na władzę. To jest raz, więc to są takie taktyczne sojusze. A po drugie, no dzisiaj łącząc się gdzieś tam postulatami, czy gdzieś tam grożąc Platformie, jakimiś związkami z Prawem i Sprawiedliwością, też Polskie Stronnictwo Ludowe no, przestałoby trochę bronić tych interesów na przykład branży futerkowej, już nie mówię o tym szerszym problemie uboju bydła czy drobiu, ale na przykład branży futerkowej, czyli prawdopodobnie niewiele by zyskało, więc na dzisiaj traktuję to tylko jako taką groźbę wobec Platformy Obywatelskiej i jakby próbę no, cały czas przyłączenia innych do tych postulatów, które ma przede wszystkim Polskie Stronnictwo Ludowe, ale moim zdaniem to są na dzisiaj postulaty mniejszościowe, więc to się nie uda.
Przejdźmy zatem do rekonstrukcji rządu, chociaż temat, o którym mówiliśmy, piątka dla Kaczyńskiego, w pewnym sensie łączy się z tą rekonstrukcją, bowiem, można powiedzieć, twarz tego projektu, piątka dla Kaczyńskiego, Grzegorz Puda, ma zostać ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, co również niekoniecznie dobrze zostało odebrane przez rolników, po prostu jako potwierdzenie, że ta ustawa wejdzie w życie, że Jarosławowi Kaczyńskiemu po prostu na tym bardzo zależy. Doktor Rydliński. Oczywiście to jest jasny i wyraźny sygnał, tym bardziej, że Jarosław Kaczyński po tym, kiedy już sam osobiście się zaangażował, a rzadko angażuje się jako prezes Prawa i Sprawiedliwości w przepychanie prostych ustaw, no tutaj już zostało powiedziane A, to trzeba powiedzieć B. I Jarosław Kaczyński nie może pokazać, że się będzie cofał pod jakimkolwiek naporem. Natomiast jeżeli chodzi o rekonstrukcję rządu, no to też widzimy pewne, prawda, układanki w ramach ze swoimi współkoalicjantami. No jednak to, że Porozumienie i Solidarna Polska będą miały wyłącznie jedno ministerstwo przy połączeniu ministerstwa, też jest jasny sygnał, no, że jednak ich rola przy stole negocjacyjnym była bardzo niska. Natomiast czy minister Czarnek nie będzie najbardziej polaryzujący przestrzeń publiczną, to się dopiero okaże, bo nie chodzi wyłącznie o jego poglądy, ale również to, że dzisiaj również też z części z polskiej prawicy, również z otoczenia Prawa i Sprawiedliwości, płyną krytyczne sygnały względem jego habilitacji. Pytanie, czy Jarosław Kaczyński będzie potrafił zgasić różne pożary w obozie Zjednoczonej Prawicy, tego nie wiemy, ale jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce dalej sprawnie rządzić, to Jarosław Kaczyński będzie musiał tutaj jeszcze trochę ponegocjować z malkontentami i maruderami. Przed chwilą pan poseł Kałużny napisał na Twitterze takie podsumowanie obecnej sytuacji, takiej geopolitycznej. Między innymi stwierdził, że pani ambasador Mosbacher wyzywa nas od homofobów i spuentował: skończmy wreszcie tą rekonstrukcję, weźmy się do pracy, zwłaszcza ministrowie. Tak to powinno teraz wyglądać, oczywiście z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie do doktora Biskupa. No tak, ten serial rekonstrukcyjny jest przeciągnięty ponad miarę, to zdecydowanie, dlatego że to już trwa chyba ponad miesiąc, a właściwie od wyborów prezydenckich prawie, czyli dwa. Więc rzeczywiście to nie służy na pewno, nie służyłoby żadnej partii politycznej, żadnym rządzącym i tutaj też nie służy to Prawo i Sprawiedliwości. Po prostu jeszcze ten konflikt z koalicjantami mniejszymi, który został zażegnany, ale jednak gdzieś tam sobie cały czas trwał. Prawda? Tutaj chodziło o pewne przewartościowania sił wewnątrz koalicji. One się, jak widać, dokonały, więc w tej chwili chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tę rekonstrukcję zakończyć ją w miarę szybko. Dlatego, że to wszelki taki stan niepewności zazwyczaj no, nie służy i wizerunkowo, ale też nie służy na przykład, jeżeli chodzi o notowania gospodarcze, to przekłada się też na kursy walut. To są takie drobne rzeczy, których na co dzień nie dostrzegamy, ale które są związane właśnie z taką niepewnością, niestabilnością. Jeżeli mamy niestabilność w jakiejś koalicji czy w jakimś rządzie, to przekłada się to także na gospodarkę, więc to wydaje się powinno być szybko zakończone. Zobaczymy, jak czy te nazwiska się potwierdzą, bo to jeszcze jest zawsze podkreślamy, że popatrzmy na to, co wychodzi gdzieś tam na koniec tego wszystkiego, a nie to, o czym mówimy, bo czasami to są po prostu też gry takie taktyczne, czasami negocjacyjne, no po to, żeby na przykład pokazać jakiegoś kandydata, powiedzmy sobie kontrowersyjnego, i później okaże się, że to nie on, no i wszyscy mają wtedy poczucie, że o, no to tutaj ulga. Jest tak delikatnie, ulga to jest jak w tym starym dowcipie z tą kozą. Czyli cały czas gra na emocjach. Gdyby tak się to potoczyło. No zobaczymy. Jestem sam ciekaw, jak będzie wyglądał rząd. Czy rzeczywiście bo już de facto lista nazwisk jest dostępna, media to publikują, czy to się wszystko potwierdzi. Przejdźmy dalej, szanowni panowie. Dzisiaj Komisja Europejska ma opublikować raport na temat stanu praworządności w naszym kraju. Jak donosi RMF, ma być to raport miażdżący. Oczywiście pierwszy głos zabrał Borys Budka, szef Platformy, mówiąc, że to właśnie jest kwintesencja rządów ekipy Kaczyńskiego. Zatem czego kwintesencją są wczorajsze zatrzymania prokuratury, CBA i fakt, że za Platformy posady kupowano za stanowiska? Czy to jest przykład praworządności? Jeżeli nie praworządności, to czego?
pan doktor Rydliński. Zadać pytanie, czy Komisja Europejska dostrzegała przed objęciem przez Prawo i Sprawiedliwość problemy z praworządnością, bo pan zwróćmy uwagę, że jeżeli chodzi o praworządność, zapisy polskiej konstytucji, to jest szereg praw społecznych, które nie były realizowane, a można powiedzieć, że były gwałcone przez rządy Platformy i PSL-u, prawda? Chociażby jeżeli chodzi o podwyższenie wieku emerytalnego czy komercjalizację służby zdrowia i szkolnictwa wyższego. I tutaj oczywiście Komisja Europejska się nie odzywała, nie zabierała stanowiska, prawda? Kiedy również wiele milionów podpisów pod referendum właśnie emerytalnym zostało wyrzucone do kosza. Natomiast oczywiście Komisja Europejska będzie raz po raz pokazywać, wskazywać palcem Polskę czy Węgry właśnie jak przykłady państw, które nie stosują się do zapisów traktatowych. Po części Komisja może nawet mieć rację. Ale Węgry sobie poradziły, czy poradziły, radzą sobie w sposób, że tak powiem, konkretny, zdecydowany. Premier Viktor Orban ogłosił, że pani komisarz Jourová zrywają z nią kontakty, ponieważ nazwała Węgry chorą demokracją. Jest to według Orbana i ministra sprawiedliwości węgierskiego obraza Węgier, obraza narodu węgierskiego. Jeżeli takie sformułowania padają, to my z panią nie chcemy mieć nic wspólnego. I pani komisarz nie powinna ingerować w nasze wewnętrzne sprawy, zwłaszcza w takim stylu. Nie jest, panie redaktorze, mądra polityka moim zdaniem. Politykę w relacjach czy bilateralnych, czy z Unią Europejską prowadzi się w zaciszu gabinetu, a nie krzycząc na siebie w studiach telewizyjnych. W związku z tym przypuszczam, że minister Rau będzie musiał zaraz bardzo szybko, sprawnie prowadzić swoją politykę, również jadąc do Brukseli. Pamiętajmy, że to też była w jakimś sensie rola Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki między innymi dlatego został premierem po Beacie Szydło, że właśnie miał za zadanie uspokoić relacje z Brukselą i częściowo mu się to udawało. Czego przykładem jest chociażby negocjacje budżetowe. Natomiast oczywiście nie można się obrażać do naszych partnerów z Europy. Należy z nimi rozmawiać i czasami dla takich właśnie prostych kalkulacji politycznych i finansowych czasami zwyczajnie odpuścić. Czy rzeczywiście powinniśmy odpuszczać? Jak prowadzić te sprawy z Brukselą, skoro no widać, że każdy kolejny raport jest już miażdżący i każdy miażdży jeszcze bardziej niż miażdżył ten poprzedni miażdżący. I widać, że każda kolejna rezolucja jest coraz bardziej miażdżąca niż ta poprzednia rezolucja również miażdżąca. Tak to już wygląda w ostatnich latach w relacjach z Brukselą. Jak je prowadzić, żeby mimo wszystko te sprawy i interesy nasze realizować w sposób dla nas korzystny? Oczywiście, ja się tutaj zgadzam zdecydowanie tutaj, jeżeli chodzi o Unię Europejską i Brukselę i urzędników Unii Europejskiej, to cały czas potrzebny jest dialog, właśnie dialog dyplomatyczny, dialog zakulisowy, bardziej niż tutaj... Niż zrywanie kontaktów na przykład jak Węgry? To jest na potrzeby wewnętrzne. Oczywiście zawsze się tak robi, że na potrzeby wewnętrzne jest troszkę inny komunikat niż ten komunikat dyplomatyczny do Brukseli. Zresztą Bruksela zdaje sobie sprawę, bo tak robią wszystkie państwa, to nie tylko Węgry czy Polska, ale też szczególnie w sytuacjach wyborczych komunikat wewnątrz jest taki zazwyczaj buńczuczny, będziemy coś tam walczyć z Unią czy z Komisją, natomiast tutaj później w rozmowach się dogaduje. Natomiast tu zwracam uwagę, że to są inicjatywy Parlamentu Europejskiego głównie, no oprócz Komisji Jourovej mamy tutaj głównie ten raport jest inicjatywą Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski odzwierciedla poparcia polityczne dla różnych ugrupowań i tutaj tylko trzeba zwrócić uwagę na to, że akurat rząd polski jest w grupie partii, która ma tam mało głosów, prawda? Czyli rządzą w Parlamencie Europejskim dwie duże grupy, czyli trzy w tej chwili, Europejska Partia Ludowa. No tak, w Parlamencie Europejskim jesteśmy w opozycji. Być może to, jak sugeruje pan doktor, ma znaczenie. Musimy już kończyć, szanowni panowie, bo kurczy nam się czas. Doktor Bartosz Rydliński, politolog UKSW, a także doktor Bartłomiej Biskup, politolog UW. Sami Bartosze lub Bartłomieje akurat w tym składzie, za co dziękuję serdecznie. A państwa zachęcam, by państwo pozostali z nami. Za chwilę ważny, istotny temat, energetyka wiatrowa, szanowni państwo.
Energia z wiatru, słońca czy z ziemi. Polska stawia na ekologiczne źródła. Rusza wielki program odwiertów geotermalnych, a w ciągu kilku najbliższych lat na Bałtyku powstaną pierwsze polskie farmy wiatrowe. Potencjał mamy ogromny, bo sprzyja nam ukształtowanie terenu i dostęp do morza. Polska energetyka się zmienia i w kierunku właśnie większego udziału odnawialnych źródeł energii, wykorzystania zielonych mocy wytwórczych. Stabilne wiatry i płytkie wody sprawiają, że morska energetyka wiatrowa ma szansę stać się w Polsce strategicznym projektem na drodze transformacji sektora energetycznego. Pierwsza polska morska farma wiatrowa uruchomiona zostanie prawdopodobnie w 2025 roku. Realizacja tych założeń sprawi, że morskie farmy wiatrowe na Bałtyku będą pełniły wiodącą rolę w realizacji strategii zielonego wzrostu. A ostatnim gościem programu Minęła Dziewiąta jest Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dziś w Szczecinie będzie podpisana deklaracja bałtycka na rzecz morskiej energetyki wiatrowej. Co to za dokument i w jakiej sytuacji obecnie w naszym kraju znajduje się energetyka wiatrowa? Tak, to jest historyczny dzień dla energetyki wiatrowej nie tylko w Polsce, ale w regionie całego Morza Bałtyckiego. W dniu dzisiejszym będzie podpisana deklaracja właśnie poprzez ministrów krajów regionu Morza Bałtyckiego o współpracy przy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Ten moment jest o tyle ważny, że ta współpraca została zainicjowana przez polski rząd. Skłoniło ku temu polski rząd przede wszystkim ogromny potencjał, który został tutaj wskazany przez mojego poprzednika, ministra Ireneusza Zyskę. To właśnie Polska ma wszelkie predyspozycje do tego, żeby stać się liderem w wytwarzaniu tego typu energii elektrycznej właśnie z morskich siłowni. Nie jest pan jedyną osobą, która sugeruje właśnie, że możemy być takim, no, można powiedzieć, możemy, że to może się stać naszą polską specjalizacją eksportową. Tak sugeruje między innymi prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski. Jak mówił, łańcuch dostaw inwestycji energetycznych na morzu może stać się polską specjalizacją eksportową. No to jeżeli może się stać, to nasuwa się pytanie, kiedy i jak. Proszę państwa, wielu z was już mogę tutaj zdziwić tą odpowiedzią, ale to już dzisiaj Polska jest eksporterem tych technologii, komponentów właśnie do morskich farm wiatrowych. Te dzisiejsze historyczne podpisanie współpracy będzie miało miejsce w Szczecinie, w kolebce energetyki wiatrowej w naszym kraju. To tutaj są produkowane już od lat komponenty właśnie do morskich farm wiatrowych w Stoczni Szczecin przez polskich i zagranicznych inwestorów już od 2004 roku. Potencjał i wykorzystanie polskiej strefy Morza Bałtyckiego spowoduje, że będziemy jeszcze lepsi, jeszcze konkurencyjniejsi na rynkach europejskich. Obniżymy swoje koszty produkcji poprzez fakt, że morska energetyka wiatrowa, przemysł stoczniowy jest przemysłem skali. Przemysłem, który wymaga dużych inwestycji, dużych ilości nowych siłowni wiatrowych. A impulsem do rozwoju ma być też zmiana ustawy tak zwanej wiatrakowej, odległościowej, skrócenie tego dystansu do zabudowań mieszkalnych. Czy to również przyspieszy inwestycje? No i jaki jest ten horyzont czasowy, jeśli chodzi o zieloną energię w pełni? To kiedy zakończy się ta transformacja energetyczna? Słyszymy, że ostatnia kopalnia węgla kamiennego ma funkcjonować w Polsce, w naszym kraju, do 2049 roku. Tak, na pewno energetyka wiatrowa i ta na lądzie, i ta na morzu przyczyni się do transformacji energetycznej naszego państwa. Wszyscy na to czekamy, żeby to wydarzyło się
dzisiaj bądź jutro, jednak musimy mieć na uwadze fakt, że Polska od lat jest związana z energetyką konwencjonalną, energetyką węglową. Te zmiany nie nastąpią z dnia na dzień. To by było również niesprawiedliwe z punktu widzenia osób, które na dzień dzisiejszy pracują w sektorze energetyki węglowej. Rząd zapewnia tutaj ewolucyjną zmianę właśnie w sektorze energetycznym, tak żeby każdy tutaj obecnie pracujący w sektorze węglowym znalazł dla siebie również miejsce w nowym sektorze, tym innowacyjnym, tym przyszłościowym. Mówię tutaj o energetyce. A miejsca pracy będą potrzebne, panie prezesie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ostatnim gościem naszym był Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Dziś ważne wydarzenie w Szczecinie. Ważne dla tej branży, ale także całej naszej gospodarki. Dziękuję raz jeszcze za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. To był program Minęła 8 wcześniej, teraz minęła 9, a za chwilę 10 i kolejny serwis informacyjny. Życzę państwu dobrego dnia. Do zobaczenia.